Prezesi i przedstawiciele okręgowych związków piłki nożnej z całego kraju, politycy, włodarze klubów, a także działacze piłkarscy spotkali się w czwartkowe popołudnie w Wielogórze, aby porozmawiać na temat ostatniej uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej. Inicjatorem wspólnej debaty był prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk. Pod koniec kwietnia bieżącego roku PZPN przyjął uchwałę, według której od 1 lipca 2019 roku jedynie członkowie PZPN, w tym wojewódzkie związki piłki nożnej, będą upoważnione do przetwarzania danych osobowych związanych z rozgrywkami piłkarskimi. Działacze tłumaczą swoją decyzję regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych RODO. W praktyce oznacza to, że wszystkie rozgrywki ligowe, począwszy od dzieci aż po seniorów, będą prowadzone przez wojewódzkie związki, a co za tym idzie, okręgowe związki piłki nożnej przestaną funkcjonować w dotychczasowej formie. Dla wielu z nich może to oznaczać koniec działalności, a w najlepszym wypadku przekształcenie w terenowe biura Związku Wojewódzkiego. Zdaniem PZPN wprowadzone zmiany przyniosą wiele oszczędności. Okręgowe związki piłki nożnej w całej Polsce pracują w sposób bardzo uczciwy. Oczywiście mogę podawać przykłady innych związków, ale oprę się przez chwilę na Radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Mamy prawie 100 klubów. Mamy masę działaczy szczebla różnego rodzaju. Większość tych osób pracuje w okręgowych związkach piłki nożnej społecznej. Większość, prawie wszyscy. Mamy tylko po dwie osoby etatowe na etatach. Reszta to prezesi, to społecznicy, to osoby, które pracują dzisiaj w związkach zadanych. Więc mówienie o sztabie ludzi, którzy biorą z tego tytułu olbrzymie pieniądze, po prostu jest kłamstwem. Oszczędności to m.in. niższe opłaty startowe, opłaty za uprawnienie zawodnika do gry czy składki członkowskie. Na tę chwilę brakuje jednak konkretnych wyliczeń. Mimo zapowiadanych korzyści, ostatnią uchwałę PZPN mocno krytykują prezesi klubów z okręgu radomskiego. Jako prezesowi trudno sobie wyobrazić, tak? Niepokojące na pewno zjawisko. Mamy takie jakby odzwierciedlenie właśnie to dzisiejsze spotkanie, bo ja sobie nie wyobrażam, tak? Gdzieś budujemy, coś budujemy, a momentalnie to gdzieś bez konsultacji jest jakby... Sam jestem też jako prezes oczywiście Pilicy Białbrzegi, ale ja też jestem w zarządzie Radomskiego Okręgu i wiem, ile ci ludzie wkładają pracy, tak? Także słabo, bardzo słabe. Bardzo to jest słabe. Nie wiem, czy to wpłynie dobrze na rozwój piłki, bo my na tym niskim szczeblu z każdym problemem trzeba wyjechać do Warszawy. Są to i koszty, i marnowanie czasu. I nie wiem, moim zdaniem, czy to aż tak będzie pozytywne miał wpływ na rozwój piłki. Raczej to będzie miało taki negatywny skutek. Takie jest moje odczucie. To jest stopniowy upadek tej piłki na dole, bo wiadomo, że centrala to jest centrala. Warszawa, tak jak tu jest Mazowiecki Związek, to jest Mazowiecki. My to jesteśmy tak zwane te doły, a już głównie chodzi o szkolenie młodzieży, bo to już jest z nimi szkoleniem jest różnie. Jeszcze tym bardziej teraz wszystko pod centralę, no to mówię, ja sobie nie wyobrażam i to zmierza ku upadkowi. Po to nasze to spotkanie, żeby wypracować pewien konsensus i udowodnić, że likwidacja okręgów jest złym pomysłem i ktoś chyba się nie zastanowił nad tym, ile pracy, ile tego wszystkiego jest na dole, jak to się mówi zawsze w okręgowych związkach. Kwestię przekazania prowadzenia rozgrywek związkom wojewódzkim krytykuje również prezes RZPN Sławomir Pietrzyk. Jego zdaniem negatywnie wpłynie to na losy klubów z niższych lig, które teraz mogą funkcjonować m.in. dzięki pomocy finansowej czy sprzętowej ze strony RZPN, a także dzięki sponsorom, których systematycznie pozyskuje Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Jego zdaniem w przyszłości losy klubów z mniejszych miejscowości nie będą nikogo interesować. Związki wojewódzkie to dzisiaj państwo w państwie. Nie ma jednolitej struktury organizacyjnej. Każdy związek próbuje budować swoją strukturę. To Polski Związek Piłki Nożnej powinien pokazać, co jest najważniejsze w tych strukturach. Jak idziemy reformować polską piłkę amatorską. To my jako Związek Okręgowy dzisiaj, nie tylko my jako Radomski, ale wszystkie okręgowe związki piłki nożnej pokazują też Związku Wojewódzkiemu, jaką drogą powinny iść. Dzisiaj prezes Bednarek powinien zwołać ludzi, którzy powinni pracować nad tym, abyśmy wspólnie mogli pracować lepszy projekt dla polskiej piłki. Podczas spotkania głos zabrali również zgromadzeni politycy, którzy zapewnili pomoc i wsparcie w tej sprawie. Ja deklaruję Państwu, że będę do końca starał się wyjaśnić, dlaczego ta uchwała powstała, jaki ma
chcę ten rytm łowić. Likwidacja w tej chwili okręgowych związków piłki nożnej nie ma żadnego sensu, żadnej logiki w tym nie ma. Zwrócimy się, mam nadzieję, że mój kolega potwierdzi, do kolegów posłów z Komisji Sportu, by wyjaśniono tą sytuację. To nie jest wykute w kamieniu, że się nie da odwrócić. Uważam, że czeka nas debata taka ogólnokrajowa. Po kilkugodzinnej debacie prezesi ponad 20 okręgów piłkarskich wypracowali wspólne wnioski i podjęli apel, w którym będą domagać się zmian w uchwale PZPN.